Jest tam Łada Wielucha. Jesteśmy na Niemcowy, tam gdzie była dawno szkoła, nad Obłokami. Także tu my chodziły do szkoły w latach, ja był w latach 50. do pierwszej klasy. No, a wcześniej było, no to siostra, brat, no dwie siostry, brat chodziły tu też do szkoły. No i całe tu okolice przychodziły tu do tej szkoły dzieci. Tacy małe, trochę większe. No, jak czteroklasowo, to same małe dzieciaki były. I jak była zima, no to było trudno dojść do tej szkoły. Wiatry, zadymki, śniega. Nie było tyle śniegu, co teraz, tylko dwa razy, trzy razy więcej było. To były zimy, bardzo, bardzo grube zimy były. No bo teraz to była któraś zima, bardzo łagodne były. Ale dawno to były mrozy i śniegi. I jeszcze wilki dochodziły. Także z wilkami to było masakra dawno. U nas, no to dwa psy, wilki zabrały. Tu u góry, u sąsiada, też, to prawie za łańcucha. Także wilków było stado wilków było. No ale jakoś się przeżyło. Wszystko się odganiało od siebie, a dobre rzeczy przychodziły do ludzi. No tu Niemcowo Taniżnio, Niemcowo Wyśnio, Tymosko, Czeszniowy Groń, Polana. Pocekoj, no trzeba było od Pocekaja było wziąć. Kordowiec, Pocekoj i tu Niemcowo. No i tyle tych dzieci. No ale to było domów. Tu mój 3, 6, Tymosko 2, 8, Czeszniowy Gruń 3, 11, Polana, z trzech domów chodziły, Stus, Pocekoj, Kordowiec. No to tak gdzieś z 15, 16 domów było, co przychodziły tu do tej szkoły. Pamiętam ta wizyta, bo nawet mama jakieś jedzenie robiła i ona mnie chciała wziąć do Warszawy, ta pani, że mnie wyszkoli, no bo ojciec był w więzieniu, no to była biedota. To była straszna biedota. To wszędzie biedno było, ale u nas no to tak naprawdę była strasznie biedno było. No i jakoś spodobało mi się te pani, że mnie weźmie i wyszkoli mnie, tak że nie będę pod wozem, tylko na wozie. No ale mama nie, mówi nie ma. No i dobrze, bo kto by tu siedział? Ojciec, no to tak, rolnictwo, krowy chowały. No i jak był wolny czas, w lesie dorobił. To przeważnie wszystko robili. No co kto mógł, to robił. Kto był jaki trochę zdolniejszy, tak jak tu Nosol, no to klepał, kuźnię miał, klepał, koła robił do wozów, konia łokuł. Także on tu miał takie bez przerwy zajęcia.
Tu dziadek, no to znowu robił opułki na ziemniaki, opułki, cebrzyki. A tu, co tam turysta tak zasłop, to my go nazwali z tam Jaśkiem siwo brudka, bo taką miał brudkę siwą. No i to tak, no może by był i zaślung. To my tam, ty na nartach jechały, no i coś i chrapie, ruso się, o. No i także my tam do maślunków go dotowarzyli na Czesniowy Groń i tam nie wiem ile z tego to nie pamiętam. I tam go leczyli. Jakiegoś smolcu tam dawali. No bo tam któryś czas tam, bo noga miał zwichniętą, ale chyba zwichnięta noga była. Także chyba by był został, jakby my chłopaki go nie zratowali, nie dowlekli tam do tych maślunków. To potok, no ale tam u maślunki później tam przebył. Tam. W szkole to chudobnie było. To nie było, to tak było, no, poważnie, tablica tylko była, no i pora jakichś obrazów takich było, co na tych ramkach takie porobione, takie, no ale to chudobnie, to było naprawdę tak, no skromnie ze wszystkim było, nie było. Nauczyciela, no to tu Grucela to był sprytus nauczyciel. On tak uczył, żeby nauczyć. Ale to no z jednej strony jest było bardzo dobrze. No bo wyszkolił nas także na ludzi. Nie na chuliganów, tylko jako ludzie my byli. No i do tego czasu ja powiem tak, że to było bardzo dobrze. Co trzeba było, no to się musiało zrobić, bo jak nie zrobił to, co powiedział, jakie zadanie, czy wierszyk, no to była pucowa. Raz poważnie. Miał taki liskowy patyk. To jak tu palec. To taki tam patyk był. Czemu zapiecam? No, jakoś my posłodziły się do tej klasy. No i ja to zrobił. Nałomułam. Także nie złomał się całkiem ten patyk, tylko nałomał się tak. No ale po tak bawi, my po tak było, także no, normalnie. No i któryś tam coś wyszkolił, łapa. No bo był tam patykiem po łapach. Łapa. No jak się zamachnął, tak w powietrzu się mu złomał ten patyk. Tak. Który się roześmieje, no to tam to zrobił, a każdy taki. No i trzeba było dać spokój. Dla rozrywki to się jeździło i czasem do 9-10 w nocy. Jak księżyc jeszcze świecił, a był śnieg taki, no bo śniegu tu nie brakowało. Zawsze było śniegu, tylko że te narty, no to były takie, Boże, ratuj. No, także, że trzymało się buta gdzieś, czy kierpca. Było. Byli my
Ten jasik potok pierwsze miejsce i drugie, a pogwizd tadek trzecie. To tu gdzie, no już sobie dobrze nie pamiętam jak to było, ale było tak. Tak. Także my tu tak jakby były lepsze narty i tak trening, to tu byśmy byli trochę coś spokazywali. Ale no, to nie było kiedy, no, bo trzeba było wody poprzenosić, żar nagumleć. To ojcowie nie dawali tak, to jak teraz, dziecko, żeby nie robiło, tylko gnali do roboty.